Hej, hej, hej! Witam się z wami z recenzją grobej książki dwóch autorów, Paskala Engmana i Johanesa Selakera. Tak pięknie to przeczytałam, cud odmiot malina. I jest to tytuł Pamięci mordercy od wydawnictwa Czarna Owca. Premiera Piękny Dzień, 14 luty, ale tak pięknie to w niej w ogóle nie było. Posłuchajcie cytat. Nie miał siły dodawać kolejnego zdjęcia do albumu, który nosił w głowie. Nie chciał zobaczyć twarzy jeszcze jednej martwej osoby. Słuchajcie, całą historię można, można spróbować przeczytać na raz, chociaż tych stron jest wiele. To jednak, wiecie o dziwo, rozdziały są tutaj naprawdę krótkie. A co najważniejsze, książka wciąga Was bardziej niż wszystkie ruchome piaski na świecie. To chyba jedna z tych pozycji, w której. Była naprawdę ogromna ilość martwych ciał. Jedne opisane dokładnie, aż nasze, nasze ciało się spinało i prosiło, żeby oszczędzić nam opisów, tych małych dzieci, a o innych było napisane pobieżnie. Zwrócono tutaj uwagę na to, że jeśli nie byłeś kimś ważnym, jeżeli ludzie cię nie znali, to nie zasługiwałeś na godny pochówek oraz nawet na jakąkolwiek wzmiankę, że w ogóle ktoś zaginął. Osoba ta znaczyła. Mm, Znaczyłam. Zaczynała być takim w sumie jednym wielkim wspomnieniem kolejnego ciała, które trzeba było po prostu zakopać. Również człowiek miał tutaj prawo być tylko człowiekiem, i nieważne, że słowo policja było wygrawerowane w odsnace. Wiecie, trudno jest patrzeć na trupy w sposób, żeby nie zapisywały się w naszej pamięci. Policjant też człowiek, i chociaż wielokrotnie musiał zakładać maskę, to jednak wewnątrz siebie nieraz naprawdę krzyczał z bólu i rozpaczy. My o tym tutaj czytamy. Oczywiście poznamy to, co siedzi wewnątrz niego. I to było straszne. Pomimo tego, że jest to kryminał, to jednak poruszone zostają wątki ich życia prywatnego, ich problemy psychiczne, psychiczne oraz pożycie w małżeństwie. I na tych sprawach się tutaj nie kończy, gdyż drugim wątkiem tej książki jest dziennikarka, która pragnie spełnić swoje marzenia. Hmm, jednak, 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 jak to zwykle bywa. Przeszłość i teraźniejszość jednocześnie i na to nie pozwalają. Wiecie, autorzy poszli tutaj, poruszyli tutaj dość, powiedziałabym, że nawet bardzo trudny temat. Wiecie, no ona też sama została, ta dziennikarka, kiedyś e, jako dziecko opuszczona przez najbliższych i teraz wydając się w związek, na swojej barki przyjęła opiekę nad dzieckiem swojego partnera, który, no niestety, ale jest też najgorszym wydaniem ojca. Stoi teraz przed trudnym dylematem, no bo ona nie wie, co ma z tym dzieckiem zrobić. Jednocześnie nie chce też go opuścić, tak jak ją to kiedyś spotkało. No i w pewnym momencie drogi tych dwojga zaczynają się łączyć poprzez wspólny cel, jak to zwykle bywa w takich książkach, niezwykle niebezpieczny. Wiecie, jeśli w jakikolwiek sposób wahacie się przed sięgnięciem po tą książkę, to spokojnie naprawdę na luzie, z otwartą dłonią, zapewniam Was, że przeżyjecie wspaniałą i mroczną przygodę jednocześnie, o której nie zapomnijcie do końca życia. To, co się tutaj działo, można by powiedzieć, że jest coś takiego jak za zamkniętymi drzwiami, za ukrytą ścianą, za schowkiem pełnym ciemności, gdzie nikt nie wie, że takie straszne rzeczy się w ogóle dzieją. To, co siedzi w głowie tego policjanta jest naprawdę straszne. Wiecie, nam się tak wydaje, jesteś policjantem, to na co dzień spotykasz się z trupem, bo zapominasz o nich. No, no nie, nie zapominają, to wszystko w nich siedzi, to wszystko tkwi, męczy ich od środka i kiedy widzą kolejnego, 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 naprawdę przechodzą swoje traumy psychiczne totalnie mocne. I ciężko jest im też na co dzień funkcjonować. Poznamy też życie takiego gościa, który w sumie mniejszym wydaniu życie, no bo bardziej to życie tej dziennikarki, która no ma faceta, którego w ogóle poznać nie powinna, ale z uwagi na no to, jak żyła kiedyś jako dziecko, wszystko sprowadza się do tego, że przy nim siedzi i, i tu są kolejne traumy, kolejne rozpacze. Także no powiem Wam, że książka ma ciężki temat, jest bardzo lekko napisana, jest bardzo wciągająca i naprawdę, jak to tylko zacznie ją czytać, to po prostu nie przestanie. Ja sobie powiedziałam, mówię, dobra, Cekiełkę, pozostawię sobie tam na kilka dłuższych dni, zobaczę tylko, o czym jest. No i, no i co mi to dało, że ja zobaczyłam, jak ja musiałam ją skończyć? <laughs> to, to jest właśnie takie to, że jak książ do książki ciągnie, żeby tylko zobaczyć, nie ma wyjścia, wy musicie ją skończyć. Tak z nią właśnie jest. Prawda, Misiu? Prawda. Ekstra. Ekstra pozycja mroczna, niebezpieczna i cudowna jednocześnie. Bardzo Wam polecam. Świetna cegiełka, o której nie zapomnijcie. Nie ma takiej opcji. Tak jak w pamięci policjanta. Kolejny trup, nie pozbędziecie się go. Warto przeczytać. I do usłyszenia. Pa-pa-pa-pa.